Przenieśmy się teraz do Mariusza Hawryszuka, który będzie rozmawiał właśnie z Mateuszem Kostrzewskim, MVP turnieju o Puchar Polski. Nieco ponad 25 minut spędzonych na parkiecie, w tym czasie 21 zdobytych punktów. No, jak rozgrywać najlepszy mecz w sezonie, to mecz o stawkę, mecz o konkretne trofeum. Tak, dokładnie. Bardzo się cieszę, że tak się wszystko potoczyło w tym turnieju, że z każdym kolejnym meczem graliśmy coraz lepiej, graliśmy z większą determinacją i z większą chęcią po prostu, by wygrywać. No, uważam, że całe podziękowania należą do wszystkich, którzy mieli w tym wkład, czyli trenerów, kibiców, zarząd, sponsorów, chłopaków. To jest naprawdę wielka rzecz, że daliśmy radę, że staliśmy na wysokości zadania. Znamy się kilkanaście lat, bo pamiętam jako nastolatek, kiedy przychodziłeś do gdyńskiego klubu, budując swoją pozycję, no później to się różnie układało. Teraz w wieku 30 lat zostajesz MVP finałowego turnieju. Co dla ciebie znaczy ta nagroda? Pokażmy może tę statuetkę i jakie uczucia towarzyszą zdobyciu właśnie tego trofeum indywidualnego wyróżnienia? Na pewno jest to świetne uczucie zostać tak uhonorowanym taką statuetką. Myślę, że po prostu trzeba walczyć, nie wolno odpuszczać i dawać sobie wszystko na każdym meczu. Wszyscy wiedzieli, wszyscy się spodziewali, że jest to turniej i jest bardzo duże zmęczenie, ale u nas w drużynie była taka chęć, taka determinacja, każdy stał za każdym, więc nawet nie było mowy o tym, żeby ktoś pomyślał, że może być zmęczony. Właśnie ten charakter, to serce, ta wola walki, to dzisiaj w głównej mierze zdecydowało o tym, że to wy macie te złote medale na szyjach, że ten puchar jest wasz? Myślę, że tak. Wiemy, jak bardzo ciężko jest ograniczyć drużynę z Gdyni, z ich atutów. Mają klasowych podkoszowych i świetny obwód. Pokazali już w tym turnieju, że mogą trafiać niesamowite rzuty, tym bardziej rzuty za trzy punkty. Nam się dzisiaj to udało i myślę właśnie, że tym serduchem, tym bieganiem po parkiecie, pomaganiem sobie, udało nam się po prostu ten mecz wyciągnąć. A skąd u ciebie taka metamorfoza, taka zwyżka formy po tym, jak opuściłeś Włocławek? Miałeś coś do udowodnienia niektórym osobom? Myślę, że tutaj wszystko trzeba podziękować trenerowi Kamińskiemu. On zaufał we mnie, daje mi minuty, więc no, ja tylko mogę powiedzieć, że dziękuję z całego serca trenerowi, że po prostu mogę grać i dawać się wszystko na parkiecie. Tyle MVP finałowego turnieju Pucharu Polski. Mateusz Kostrzewski z trenerem Kamińskim. Za chwilę porozmawiamy, wracamy do studia.